Jak pan ocenia przygotowania do Euro 2012 w Polsce? Panie redaktorze, ja jestem mieszkańcem Gdańska. Mieszkam w pięknej dzielnicy, za Sparostaję, tam gdzie papież był w 1987 roku, w tej parafii papieskiej. Nasza parafia jest pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Tam, w tej parafii, czy w tej dzielnicy w ogóle, prawda, rozstaje, jest ulica Bożyńskiego, na której mieszkam. I ta ulica teraz jest odnawiana w kilku, że tak powiem, kierunkach. Odbywa się remont klatek schodowych, ale to jest wysoki poziom wykonawstwa. Odbywa się remont chodnika. Najprawdopodobniej będzie również robiony remont jezdni. To jest dość długa ulica. I obserwując te prace drogowe, nie powiem jaka firma, bo przecież nie zajmujemy się kryptoreklamą, prawda? Poza tym, gdybyśmy się zajmowali, to zaraz to ekipę ktoś by nam podebrał, na przykład Poznań, Wrocław, czy jakieś inne miasto, takie na przykład mniejsze jak Warszawa, prawda? I proszę pana, jak ja tak przypatruję się tej mojej ulicy, a przypatruję się na kilka sposobów. Raz patrzę z mojego trzeciego piętra, to jest dobry poziom, ponieważ mam bardzo słaby wzrok, z 11 bym już nie widział, prawda? A z trzeciego widzę świetnie, a z parteru bym jeszcze nie widział, prawda? To jest jeden kierunek widzenia, jakby to powiedzieć, jedna perspektywa, a druga jak sobie wychodzę codziennie i rozmawiam z tymi robotnikami i pytam, panowie, czy byście oszaleli? Przecież jesteście wyjątkową ekipą w Polsce. Nikt z taką perfekcją nie pracuje jak wy. No i takie sobie tam pogaduszki robimy, prawda, i tak dalej. Trochę ich odciągam od tej pracy tą rozmową, dzięki czemu oni tracą kwadrans i z 8 godzin pracy mają tylko 7 godzin 45. W związku z tym trochę obniżam poziom tej pracy, jakości tej pracy i dzięki temu oni, jakby to powiedzieć, bardziej dostosowują się do średniej ogólnopolskiej, takiej miernej średniej, prawda? Ale jaki jest wniosek? Wie pan, ja jestem uczniem profesora Kotarbińskiego. Ja uczyłem się logiki z nim, tak jak z panem teraz rozmawiam. To jest cała osobna książka, dlaczego profesor Kotarbiński mnie uczył logiki, nie? Ale uczył mnie i tak mówił, Jacku, czy ty się już zdecydowałeś na to, żeby zostać logikiem? A ja ciągle nie mogłem się zdecydować. Jak się zdecydowałem, to on już nie żył. I teraz nie mam komu tego powiedzieć. W związku z tym ja staram się ze wszystkiego wyciągać wnioski. Jeżeli wszystkie siły najlepsze zostały posłane na ulicę Burzyńskiego na Rozstajach, na Zaspie Rozstaje, no to co z naszym układem drogowym wokół Gdańska, który miał być przygotowany właśnie na tą imprezę, o której ja mówię Eureka 2012, a nie Euro 2012. Ja myślę, że nazwy powinny być adekwatne, przecież to, żeby Mistrzostwa Europy odbyły się w Gdańsku, to jest osiągnięcie umysłowe na miarę odkrycia przez Archimedesa swojego prawa, nie? Wannowego, powiedzmy, nie? I teraz jaki jest wniosek z tego? Wniosek jest następujący. A skąd ja w ogóle wiem coś na ten temat? Moja córka w 2008 roku obroniła dyplom na ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego właśnie na ten temat. Pisała na temat, nazwijmy to, finanse w drogownictwie, prawda? Jakoś tam ładnie ten temat był sformułowany i ona określiła wszystkie zamierzenia, może inaczej nie określiła, zebrała koncepcję całego zamierzenia drogowego. To oczywiście w kontekście handlowym przede wszystkim było, prawda? Port Gdański, autostrada północ-południe, autostrada morska, Skandynawia Gdańsk i tak dalej, wzrosty przewozów ładunkowych, plus, wszystko inne. I również euro, nie? Jako taka dźwignia, powiedzmy, publicity dźwignia, nie? Prawda? Dla Gdańska. I ja dokładnie wiem, jak ten układ drogowy miał wyglądać. W 2008 roku ona dostała nagrodę za najlepsze magisterium, co było zaskoczeniem dla nas, no ale tak się stało po prostu. W tym momencie się w ogóle skończyła moja rola wychowawcza jako ojca, nie? No bo ona ma papier, że może już ojca nie słuchać, nie? Mając przez rektora podpisany taki kwit, nie? Na to, że ona napisała najlepsze magisterium. I teraz ja porównuję, proszę pana, to, co się dzieje dookoła, z tym, co miało być, nie?
Ona pisała nie tylko o tym, co ma być, ale jeszcze pisała o finansach, skąd te pieniądze się wezmą, o programach europejskich, z którego programu, na co, jak i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo skomplikowana sieć, prawda, powiązań finansowych, no ale to jesteśmy w trybach Unii Europejskiej i to jest nasze finansowanie, nie plus jeszcze finansowanie rządowe, plus jeszcze finansowanie wojewódzkie, plus finansowania gminne, prawda, jako zadania zlecone, prawda, przez władze państwowe ściągające podatki i tak dalej, i tak dalej. To jest cały układ finansowy. I jak ja sobie patrzę na te mapki, które ona zamieściła w tej pracy swojej, nie, a piękne mapy zrobiła, tego przyszłego układu drogowego, który ma doprowadzić ludzi do tego stadionu, który tam jak ta perła bursztynu jest na ulicy, no powiedzmy sobie śmiało, uczniowskiej i porównuję to z tym, co się dzieje, to myślę, że mało z tego programu zostanie zrealizowane, że główną drogą, która będzie ten potok sportowców i działaczy UEFA prowadził gdzieś dalej, na przykład w kierunku stadionu, to będzie, proszę pana, ulica Burzyńskiego w Gdańsku. I to, wie pan, Michel Platini już do mnie dzwonił i pyta, Jacek, słuchaj, kiedy mam wpaść do ciebie na kawę? I on mówi, słuchaj, stary, jeszcze nie, bo jeszcze, wiesz, mamy w przedpokoju bałagan, bo mamy komórkę na półpiętrze, prawda? I musieliśmy wszystko wyciągnąć z tej komórki, wciągnąć do mieszkania, no żeby oni mogli nam wyremontować komórkę, prawda? Bo komórka nie jest naszą własnością, prawda? Ona jest częścią składową klatki schodowej, nie? No więc musieliśmy to wszystko gdzieś przenieść, nie? No przenieśliśmy do mieszkania, no i w tej chwili, no Michel Platini nie może przyjechać do... Jeszcze ja mu powiedziałem, Michel, no poczekaj ten tydzień, dwa, no ja co zrobię, jeszcze muszę półki w Kastoramie, o przepraszam bardzo, nie w Kastoramie, gdzieś, u jakiegoś stolarza muszę zamówić półki, muszę to wszystko zmontować. Radio Euro 2012 www.radioeuro2012.pl